Jest taka rzecz, którą używamy wszyscy, a jej istnienie jest dla nas tak pospolite i zwyczajne, że nawet się nie zastanawiamy, jak żyli ludzie w czasach, gdy tej rzeczy nie było. Dziś opowiemy wam, w jaki sposób powstał papier toaletowy oraz jak radzili sobie ludzie przed tym wynalazkiem. Dowiecie się także, dlaczego niektóre kultury, w tym muzułmanie, nie jedzą i nie podają sobie nigdy lewej ręki. Zacznijmy zatem od tego, co było przed papierem toaletowym, a było bardzo różnorodnie. Z reguły ludzie radzili sobie tym, co akurat mieli pod ręką, jak na przykład bawełna, len, liście, mech, śnieg w zimę czy patyki w starożytnej Brytanii. Troszkę przyjemniej było na pewno wikingom, którzy używali owczej wełny, i już nieco mniej przyjemnie amerykańskim osadnikom, którzy z kolei pod dostatkiem mieli akurat suszonych łusek kukurydzy. Bardzo pomysłowi okazali się w nim marynarze, gdyż używali oni wiaderka i liny okrętowej. Był to papier wielorazowego użytku. Lina miała postrzępiony koniec i moczyła się w wiaderku z wodą morską. Wbrew pozorom, to rozwiązanie było dość higieniczne, aczkolwiek jeśli ktoś miał hemoroidy, było ono dla niego też dość bolesne ze względu na sól zawartą w wodzie. W wielu kulturach ludzie nie używali jednak niczego poza swoimi rękami. Tak działo się na przykład w XIII-wiecznej Azji, gdzie używano lewej ręki. Do tej pory na przykład w Indiach lewa ręka uważana jest za nieczystą i na przykład do jedzenia używa się tylko prawej. Lewa dłoń jest uważana za nieczystą także wśród muzułmanów. Oni używali małych kamyczków, otoczaków trzymanych właśnie w tej dłoni i według zaleceń Mahometa czynność oczyszczenia powinni wykonywać nieparzystą ilość razy. Zupełnie inaczej było w Rzymie, gdzie jednak ludzie woleli trzymać ręce z daleka od nieczystości. Używali więc gąbek na patyku namoczonych wodą, octem lub nawet winem. Ciekawe rozwiązanie mieli też Chińczycy i Japończycy. Chińczycy prawdopodobnie jako pierwsi zaczęli używać zwykłego, ale perfumowanego papieru. Oczywiście był on dostępny tylko dla najbogatszych. Japończycy z kolei używali deseczek. Swoją drogą ten naród jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi o tematy związane z kupami. Nie jedli oni dużo mięsa, gdyż zakazywała im tego wiara, i nie hodowali dużych ilości bydła i trzody. Potrzebowali jednak nawozów naturalnych, by zboże dobrze im rosło. Zaczęli więc zbierać ludzkie odchody i wykorzystywać je w tym celu. Co więcej, rozkwit, nawet handel tym wonnym surowcem i co ciekawe, kupa osoby bogatej, a więc lepiej się odżywiającej, była warta więcej niż biednej. Zbieranie odchodów zostało nawet opisane w książce Szogun. Handel odchodami ustał dopiero po II wojnie światowej wraz z rozpowszechnieniem się nawozów sztucznych. Ustała też wtedy inna dziwna praktyka z Okinawy, którą stosowali rolnicy hodujący świnie, a mianowicie karmili je oni ludzkimi odchodami. Amerykanie po wojnie surowo tego zakazali. Jeśli ktoś jest zainteresowany kontynuacją takich tematów, odsyłamy go do źródeł. Tymczasem czas powiedzieć, skąd się wziął komercyjny papier toaletowy. Gdy zaczęto drukować gazety, ludzie z automatu zaczęli stosować je w roli papieru toaletowego. Był to tak popularny proceder, że wydawcy czasopism robili małe dziurki w swych produktach, bo wiedzieli, że finalnie skończą one na haku w jakimś wychodku. Dopiero w 1857 roku Amerykanin Joseph Gayety wynalazł i wyprodukował komercyjny papier toaletowy. Był to jednak papier miernej jakości, bo zawierał nawet drewniane drzazgi. Jego sprzedaż nie szła zbyt dobrze, także dlatego, że tego typu towar stanowił społeczne tabu. Nawet poprawienie jego jakości i wizerunku w reklamach nie dało dużej poprawy sprzedaży. Ludzie nie chcieli płacić za coś, co mieli za darmo w postaci gazet. Dopiero wprowadzenie niewygodnych, kolorowych czasopism przyspieszyło popularyzację papieru. Dodajmy jeszcze, że pierwszy papier miał postać arkuszy lub płatków. Papier w rolce został wprowadzony na rynek w okolicach 1890 roku. W końcu jednak ludzie przekonali się do papieru, choć cóż, nawet obecnie są rejony w Polsce, gdzie jeszcze w wiejskich wychodkach używa się gazet, a nawet tych kolorowych, wymiętoszonych w odpowiedni sposób. Papier papierem, ale przyzwyczajenia to przyzwyczajenia.